Dzisiaj gościem Radia Z jest Władysław Kosiniakz, prezes PSL-u, nowy stary prezes. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Państwu. No Nie stary, no ale w tym sensie, że ponownie wybrany po raz trzeci, z tego co pamiętam, tak? Tak, jest, tak, tak. Bardzo dziękuję, bo to ogromny wyraz zaufania. Jeszcze tak silny mandat, 90% głosów. Więc... Kochają pana normalnie w tym PSL. -u. Nie, ale ciężka praca, jednak została doceniona i, i z tego się cieszę, bo, bo to naprawdę były bardzo trudne lata przeprowadzenia PSL-u. Przez ogromny kryzys związany z, no, z próbą naszej politycznej eliminacji przez PiS. Trwa to od 2015 roku. Szczególnie nasienione było w poprzedniej kadencji. E, ta fala hejtu, która się na nas wylewała w, w mediach, no, manipulacje, które robi TVP. No to, to oczywiście był bardzo trudny czas próby ale został doceniony, więc się a bardzo A ten kontr kandydat to rozumiesz, był taki pro żeby pokazać, że PSL a, to jednak partia demokratyczna. A nie, to, to było na poważnie, bo a. jakby pani redaktor przesłuchała, jest dostępny w internecie wystąpienia posła Stefana Krajskiego, szefa struktur Podlaski, bardzo ważnego województwa. No to widziałaby pani i państwo, że to było poważne podejście, przedstawił bardzo ciekawy program, szczególnie Ciebie dotyczący. To nie było takie, że kandydat na zająca. Że, szczególnie dotyczący polskiej wsi i będziemy ten program realizować. Cieszę się, że że są już ci, którzy pewnie będą za jakiś czas, za kilka lat następcami. No ale Superekspres prezentuje zdjęcia, że podczas pańskiego wystąpienia to niektórzy pana koledzy partyjni <coughs> raczyli się trunkami. Były, ch chyba były to jednak trunki wyskokowe, wysokoprocentowe. Wydaje się, że sprawę dezynfekcji wzięli sobie bardzo poważnie. Nie tylko tej zewnętrznej, ale też tej wewnętrznej. Ale jakaś kara będzie? Pani redaktor, no ja przemawiałem, ja cały czas byłem na sali. Jeżeli ktoś w kuluarach wypił piwo. Myślę, że. Adwent, a wy tutaj picie że, w, że, w, że, że, 20 z was. W partii ludowej nie, nie budzi to jakiegoś zdziwienia ani zgorszenia. A, rozumiem. Czyli picie jest na porządku dziennym. No, Marek, Mar Marek Sawicki uważa, że pijący powinni pana przeprosić, a no, szefowie struktur wojewódzkich to, nawet wyciągnąć konsekwencje, nawet z, wyrzucen z wyrzuceniem z partii. To, to widać, że Marek Sawicki już po tych 30 latach doświadczenia ma ich więcej, więc czas, który przede mną na byciu prezesem i zbieraniu dalej tych doświadczeń jeszcze będzie bogaty. Wyrozumiały prezes PSL-u, wyrozumiał. Nikomu, że tak powiem, nic się nie stanie. No, wybór pana na prezesa PSL-u nie był żadną niespodzianką, ale dla wielu jednak niespodzianką jest powrót Waldemara Pawlaka, jak Feniks Popiołów, szef Rady Naczelnej. Czyli będzie teraz pana kontrolował de facto, tak? Bo to taka nie, rada nadzorcza. Nie, nie, to jest rola wspierająca. To nie jest rada nadzorcza, tylko rada naczelna. Ale może pan odwołać w każdym momencie. A to, to się Rzadko zdarza, bo ja nie pamiętam, żeby oprócz wtedy, kiedy prezesi albo sami podają się do dymisji w trakcie trwania kadencji, to wtedy Rada Naczelna wybiera. A chyba przez raz w przeciągu 30 lat doszło do takiej e, jakiejś próby odwołania wbrew prezesowi więc to jest bardzo rzadki instrument e, Czy nie boi są... się pan konkurencji na przykład Ale, Waldemar Pawlak na te, przykład pan ja dostałem 90% głosów na kongresie e, i, 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 i dzisiaj wzięło. pytać czy e, za chwilę, e, za chwilę e, ktoś będzie próbował mnie odważyć myślę że to to nie jest e, w stylu PSL-u e, ja się cieszę że jest bardzo mocny sygnał po pierwsze młodość i doświadczenie po drugie Mocny sygnał też na wieś, bo Waldemar Pawlak jest uosobieniem tych momentów PSL-u, w których po pierwsze rządziliśmy, po drugie, bardzo jest związany z wsią, z rolnictwem, z przedsiębiorczością. I to jest bardzo wyraźny sygnał, też osobowy. To będzie. Zgrany, myślę, duet, który mm. poprowadzi PSL do sukcesu wyborczego. A czy wybór ym, Waldemara Pawlaka na szefa Rady naczelnej PSL-u to jest. Ym, oznacza zwrot w kierunku Prawa i Sprawiedliwości? No bo wiadomo, że Waldemar ja. Pawlak mówił że zawsze pytany, a kto wygra? A nie wiem, ale to będzie nasz koalicjant. A Waldemar Pawlak też odrzucał wniosek PiSu o koalicję w 2006 roku. Bo pamiętam, jak jeszcze No ale jeszcze... też mam już 2021, to tyle się da. zmieniło. No zmieniło się. W, ta, w 2006 roku PiS to jeszcze nie był e, tak. E, Partią, która tak odstrasza jak dzisiaj. Wtedy jeszcze pewnie. Jak to odstrasza? No w, w, w sondażach cały czas lider. To kogo odstrasza? Może pana odstrasza, ale. Ja chyba nie ma wyborców, jednak. Koalicjantów nie. na pewno odstrasza. Kto dotyka PiSu, ten znika. Takie było hasło i to widać, że e, te formacje, które związały się z PiSem, raczej źle kończą. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby był jakiś, jakiś alians PSL-u z Prawem i Sprawiedliwością? A PiS wygrał wybory, niech teraz pokaże jak rządzi, tylko coś abdykował z rządzenia, bo nie potrafi podejmować decyzji w sprawach ochrony zdrowia, próbuje zlikwidować energetykę odnawialną, szkolnictwo i domeny pana Czarnka, uczynienia ze szkoły miejsca ideologii, a nie pozytywnych idei. To nie jest to, w co byśmy chcieli brać w, w tym Nie, no że właśnie udział. teraz jest prawdziwa wolność. Właśnie nie pozwolimy wejść ideologom do szkół, na przykład nie może Ale być zajęć z edukacji seksualnej. Jeden ideolog nie pozwoli wejść innym ideologom. No to jest i teraz jest taka próba napisania programów i tej. Części historycznej, ale też tej części światopoglądowej bardzo jednostronnie. My się z tym nie zgadzamy, uważamy, o tym było bardzo dużo na kongresie. Uważamy, że szkoła powinna przede wszystkim uczyć prawdy, oddzielić ziarno od plew, oddzielić prawdę od kłamstwa, bo tego w internecie jest bardzo dużo, a z tego korzysta młodzież. To rodzice powinni mieć wpływ na to, jakie są programy nauczania. Nauczyciele powinni mieć przywrócony etos z tego zawodu, bo zostali upokorzeni tym wkładaniem kubów na śmieci, na głowy. To był tylko początek preludium tego, co, co, co się dzisiaj dzieje. No i nie wolno dawać takie władzy kuratorom, którzy będą wyznacznikami, a czasem inkwizytorami. A, wszystko, a to tego zmierza właśnie. No, znaczy, rozumiem, że trwają prace nad tą ustawą, ale wracając jeszcze do, do PSL, bo w sondażach no, PSL bardzo wygląda na, często ale poniżej progu wyborczego. A... Często powyżej progu wyborczego. Ale często poniżej, a jeszcze wyrasta Uwielbiam wam konkurent. te rozmowy i chciałbym a... się założyć. Przyszedłem właśnie, bo wiedziałem, że to pytanie padnie. A ja myślałem, ono... że pan powie, że nie przejmujemy się nie, ale nie, bo, nie, ale większość większość nie, bo mówiłem tak urna, już dziesięć razy. 10 razy już tak mówiłem, więc. A, je, 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 po, po, nie nie znaczy <grym grym> Człowiek myślący e, ma prawo też do e, przedstawiania swojej. Nie korekty, tylko do rozwoju przede wszystkim. Korekta oznaczałaby, że tamte były sformułowania błędne, a one były prawdziwe. E, ale e, pójście do przodu oznacza również zakład z panią redaktor. Bo tak się zakładamy. O co się zakładamy? O nie wiem całą moją pensję na rzecz y, dobrych dzieł pomocy chorym na SMA. Jeżeli PSL y, nie wejdzie do Sejmu, nie będzie miał tam dobrej, silnej A jeśli pozycji, wejdzie, to co ja mam zaoferować panu? No? To ja i tak wpłacę. E, więc pani redaktor jest wygrana i dzieci będą wygrane. Ale po to to stawiam w, w taki sposób. Zakładam, nie taki, mogę to przeciąć, ale zakładam, w taki się. sposób, e, żeby skończyć raz na zawsze z tym y, próbą manipulacji sondażowej. Od 30 lat to pytanie mamy zadawane i od 30 lat jako jedyna pa partia udowadniam. To ja dokonam takiej wpłaty. Ale to pani dołoży y, drugą część i będzie i to, 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 to będzie najlepsze wyjście. Dobrze, dobrze zakładamy do się, ale wracając, bo jeszcze wy wyrasta wam jednak na wsi y, konkurent Agrounia, która przekształca się teraz w partię polityczną. Nie, nie ma wroga na polskiej wsi, oprócz tych, którzy się mienią panami na włościach. A panem na Włościach na Niezgadne. polskiej wsi, to jest rządzący. Nie ma co używać nadmiernie tej nazwy formacji, która z wartościami zawartymi w swojej nazwie niewiele ma wspólnego, ani ze sprawiedliwością, ani z prawem. Jeżeli chodzi o Agrounię, pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie, pozdrawiam na Kongresie. Nie szukamy wrogów na polskiej wsi, będziemy walczyć o to. I walczyliśmy razem, żeby zacząć piątkę Kaczyńskiego. Będziemy zabiegać o to, żeby dola i rolnika, ale przedsiębiorcy, i mieszkańca wsi była lepsza. Myślę, że ma. A do wyboru pójdzie pan z Agrounią, tak? Pójdziemy w bloku centrowym, bo taki Czyli chcemy formować. Na pewno PZL. Ja mogę odpowiedzieć za PZL nie odpowiadam za inne informacje. A czy Marchołownie? A to jest ciekawe, bo na pewno pod względem światopoglądu jesteśmy bliskimi sobie formacjami. Szanujemy tradycje, wartości, ten dorobek kultury chrześcijańskiej, który jest niezwykle ważny. Czyli bliżej panu do Hołowni, na przykład, niż do koalicji obywatelskiej, już nie mówiąc o lewicy? Z lewicą mamy dużo różnic pod względem światopoglądu, a jednak ten światopogląd o, o, w wynikach wyborów i w całym procesie wyborczym odgrywał najważniejszą rolę w ostatnich latach i w wyborach europejskich wspomnianych przez panią redaktor i w wy wyborach nie można i wyborach pensel, parlamentarnych Unia Szymon Hołownia, tak? A różne są rozwiązania przed nami. Myślę, że im będą silniejsze, im będzie to, to, ta trzecia siła na miarę kilkunastu, a może kilkudziesięciu procent, tym szansa na formułowanie, e, formułowanie rządu o, naprawdę o, dobry, o dobrych podstawach i fundamentach, gdzie żadni radykałowie nie będą mieli na to wpływu. Najgorsze jest to w polityce, kończyć, jak radykałowie albo prawicowi, albo lewicowi ekstremiści otrzymują władzę i to się źle kończy dla całego kraju. I tutaj pauza. Oczywiście prezes PSL z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A tacy goście na konwencji um, agrounii, jak na przykład Jan Śpiewak, Piotr Ikonowicz, albo um, lewicowa aktywistka um, Maja Staśko. Był pan zas zaskoczony obecnością takich osób? To, takich gości? Tak jak już przechodząc już do tej rywalizacji y, politycznej, to, to bardziej kierunkuje rywalizację z partią Razem, niż z Polskim Stronnictwem Ludowym. Te Czyli, osoby. Bo no, to ale to, zdziwiło to, to pana, no bo pan mówi, no, że nie... No raczej lefice, raczej no, to ona... nie jest y, typowa, typowi przedstawiciele takiej y, konserwatywnej, y, umiarkowanej wsi krótko i na temat. A pytanie jest słuchacza. To jaki kierunek obierze PSL po wyborze nowych władz? Czy będzie to skręt w kierunku Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji? Rozumiem, że wykluczamy, tak? Będzie samodzielny. Ja przedstawiłem wizję... Czy pozostaniecie w wizję... opozycji demokratycznej z Hołownią, Koalicją Obywatelską i Lewicą? Takie miejsce nam wyznaczyli wyborcy. Jesteśmy konstruktywną opozycją, która jak jest dobry projekt kto głosuje, niezależnie kto go zgłasza. Nawet jak go zgłaszają rządzący, do których mamy duże wątpliwości. Jak jest jakaś głupota, jak przekazywanie dwóch miliardów na TVP, czy dewastacja niezależności sądów, czy jakiekolwiek sprawy światopoglądowe, które mają nas dzielić, to, to, to głosujemy za odrzuceniem. Więc będziemy konstruktywną opozycją, budujemy silny, samodzielny, niezależny, podmiotowy PSA, który będzie szukał przyjaciół. Ale nic na siłę. A w tym bloku centroprawicowym, jak to pan powiedział, to mogłoby się również znaleźć miejsce dla porozumienia Jarosława Gowina? No, dzisiaj myślę, że trzeba życzyć Jarosławowi Gowinowi przede wszystkim zdrowia, e, spokoju, spokoju, żeby go e, nikt nie dręczył. A co będzie z porozumieniem, to zobaczymy. Mamy dzisiaj też taką ciekawą debatę o zielonym konserwatyzmie i tam będą przedstawiciele porozumienia, pan profesor Lech Jaworski, pan marszałek Tomasz Urynowicz. Hmm, czyli takie pierwsze jaskółki są. Nie, no my, my jesteśmy normalną partią, która rozmawia. Wczoraj mieliśmy wysłuchanie publiczne w sprawie Lex Czarnek z Koalicją Obywatelską, z Polską 2050, z Lewicą. Współpracujemy. Ja uważam, i to to mówię bardzo wyraźnie na Kongresie. Wyciągnięta ręka do współpracy z opozycją, żadnych y, 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 kuksańców, żadnego podkładania nóg na opozycji, pakt senacki podstawą y, współpracy. Łukasz Mejza był na listach psl u w ostatnich wyborach. No on nie dostał się, potem wszedł na miejsce pani. Świętym... Jol tak, było minister pracy. Kto go tam rekomendował, że znalazł się na listach PSL-u? To było porozumienie tylko w województwie lubuskim z bezpartyjnymi samorządowcami, to było porozumienie z panem prezydentem Kubickim, prezydentem Zielonej, Zielonej Góry. Góry i były dwie osoby z bezpartyjnych samorządowców, dwóch radnych zresztą wojewódzkich, pani Harężlak, przewodnicząca ówczesna sejmiku i pan radny ówczesny pan Mejza, który rok wcześniej w wyborach par samorządowych zdobył najlepszy wynik w całym województwie lubuskim ze wszystkich list ze wszystkich kandydatów, z Platformy, z psl z lewicy, to bezpartyjni samorządowcy mieli tego kandydata, który zdobył najlepszy wynik. E, no i tutaj czujemy się oszukani, powiem szczerze. Myślę, że najbardziej czują się oszukani wyborcy. A Paweł Kukis odradzał, żeby wpisywać go na listę. Nie pamiętam. Tak Bo jest. Paweł Kukis mówi, że przestrzegał, żeby w tym studiu, znaczy nie był w tym studiu, ale rozmawialiśmy nie, na łączeniu ja nie pamiętam. przez komunikator elektroniczny powiedział, że przestrzegał przed tym, żeby Łukasz Majsenas znalazł listę. Słyszałem na o na tym już, nie, już. Odradzałem, podobnie jak Świętej pamięci Jolanta Fedak odradzała wpisywanie pamię to, to tutaj akurat to było porozumienie wynikające z, ze wsparcia struktur y, lubuskich. I to, Czyli nikt pana nie ostrzegał, generalnie, że struktury lubuskie zawarły to porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami, e, więc e, na pewno tam była e, e, akceptacja co do e, szerokiego, szerokiej formuły startu PSL-u. E, ale o, wyborcy zostali oszukani. Zostali oszukani, moim zdaniem, bezpartyjni samorządowcy i pan prezydent Kubicki. Ale I roz... my zostaliśmy oszukani. Ale na... że, że Paweł już, już pana nie ostrzegał. Nie, nie. Czy też nikogo z PSL-u nie ostrzegał, że nie tego pana nie powinno się po prostu umieszczać na listach PSL-u, bo to nie Nie, jest dobry nie było pomysł. takiego ostrzeżenia. E, hmm. Jeżeli to chodzi. W to różnicy. Różnicie, Ró tak, to, to, to To myślę, że e, wtedy m, ten cel zdobycia jak największej liczby głosów był bardzo ważny. E, tak jak w każdych wyborach. Hmm. Kolejna kwestia. Sprawy, które wychodzą dzisiaj dotyczące e, tej ohydnej, zdawania, z, e, takiego ohydnego postępowania, dawania złudnej nadziei na leczenie dziecka, miały miejsce po wyborach parlamentarnych, więc nie mogliśmy o nich wiedzieć, bo ich do wyborów parlamentarnych po prostu nie było. To było już w roku 2020. My nie zaprosiliśmy już pana Mejzy do klubu, jak wszedł do Sejmu na miejsce Jolanty Fedak. On się w naszym klubie nie znalazł. Ale chyba też się ja, nie chciał znaleźć. <laughs> Ale dzisiaj rządzący mają wszystkie instrumenty, żeby prześwietlać. I wiceminister, jak jest powoływany, czy minister jest sprawdzany przez służby specjalne? To jak był sprawdzany pan Mejza, jeżeli doszło do e, takiej sytuacji, że został tak powołany? W porządku, był sprawdzany. E, no, czyli e, nie ma żadnej kontroli, czy tutaj potrzeba e, posiadania w większości w Sejmie jest ważniejsza niż posiadania przyzwoitych ministrów? No tak, ciągle słyszymy, że y, jest postępowanie, że. Że pan wiceminister jest sprawdzany, ale kiedy zostanie sprawdzony i jaki będzie tego efekt, to na razie nie wiemy, generalnie no, jest w rządzie cały czas. I nic nie zapowiada, że miał stamtąd. Tutaj opozycja powinna wylecieć. opozycja powinna wspólnie w szybkim czasie zażądać nie tylko dymisji pana Mejzy, a jeżeli nie będzie tej dymisji, to postawić twardy wniosek o odwołanie pana ministra Botnicuka i chyba to już e, się będzie działo. A jeżeli to nie będzie skuteczne, no to nie też będzie. dymisja całego rządu, bo akceptowanie przez premiera takiej sytuacji jest niedopuszczalne. Dymisja całego rządu? Jak miałoby się to dokonać? A to jeżeli by mieli odrobinę dobrego smaku, to już dawno powinniśmy dymisjonować pana Mejza. Jeżeli nie robią tego przez tak długo, no to ponosi już o odpowiedzialność nie tylko minister Portniczuk, ale też premier. Ale jak można w takim razie zdymisjonować rząd? Musiałbyśmy są sam podać do dymisji, ewentualnie są jeszcze jakieś... Jak procesy, widzę, dymisji. co tam się dzieje wewnątrz, i y, jakie są tam tarcia, to wszystko jest możliwe, pani redaktor. Oj, nie wydaje mi się to. Nie, nie wydaje mi się, mimo wszystko, pomimo tych wszystkich tarć, to możliwe. I skoro Pan wspomniał o, o premierze Morawieckim, to wczoraj powiedział, że będziemy wzmocnić mechanizmy obowiązku szczepień. Czego się Pan spodziewa? że Jakie nowe restrykcje wprowadzi rząd? Bo dzisiaj mamy się dowiedzieć albo jutro, że będzie nowy pakiet restrykcji, obostrzeń. My, my jako Polska nie wiemy, ponieważ pan minister Niedzielski z nami nie rozmawia. Były nawet dwa spotkania w Sejmie u pani marszałek. To przychodzi wiceminister z całym szacunkiem i sympatią do pana ministra Kraski, bo widzę, że akurat jest z tą Lekarz. osobą. Tak, to ta solidarność zawodowa na pewno jest dla mnie ważna, ale poza tym jest, jest bardzo zaangażowany przez wszystkie te etapy pandemii. Nie zawsze decyzje dobre podejmuje, ale przynajmniej widzę jego zaangażowanie. A minister konstytucyjny cały parlament, przed którym odpowiada, traktuje niepoważnie i nie ma czasu się z nami spotkać, i nie ma czasu przedstawić argumentów, które kierują nim. Dzisiaj. Jest 14 chorób wpisanych na listę szczepień obowiązkowych. I pan by chciał wpisać jako 15 chorób. Yy, nie, to ja się pytam ministra zdrowia, tak? bo to jest jego domena. To nie jest domena parlamentarzysty, to nie jest domena nawet yy, premiera. Rozporządzenie ministra zdrowia o liście chorób objętych obowiązkiem szczepień. 14 takich Czyli chorób. Czy Pana zdaniem jest. to wystarczy po prostu wydać rozporządzenie ministerialne? Nie, ale Zjedziemy to nie wysoko, jest moim to. zdaniem, bo tak jest. To czyni Czyli Pana zdaniem powinien tak uczynić minister niedzielski. Nie, minister niedzielski powinien przyjść, poinformować opinię publiczną że nieskuteczne były działania rządu w sprawie szczepień. Nie potrafiliśmy przeprowadzić akcji szczepień, uderzyć się we własne piersi, przyznać się do błędu. Nie zaangażowaliśmy kościoła katolickiego, nie poprosiliśmy proboszczów. No, jak można angażować kościół, skoro wielu księży jest yy, Nie poprosiliśmy proboszczów o to, żeby yy, informowali i ustawiali punkty do szczepień. A była rozmowa, była wspólne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatów w tej sprawie? Nie. No właśnie, więc jeżeli się nie wykonało ruchu, nie wykonało się zachęty gestu, to to yy, odpowiedzialność spoczywa zawsze na tych, którzy dostali najwięcej władzy. A to jest moim zdaniem. Jeżeli już przechodzimy na ten wymiar. Dobrze, Też gdyby, odpowiedzialności gdyby Kościoła, mówiłem, to jest był... wyraz miłości do bliźniego, zaszczepienie się. Czyli gdyby pan był premierem, to by pan zobligował ministra zdrowia w swoim rządzie, żeby ten minister zdrowia wydał rozporządzenie o tym, żeby wpisać się na listę <laughs> chorób objętych chorobą. wielokrotnie wstępie... złożone, nie jest obce pani redaktor i opanowanie tej sztuki retorycznej nastąpiło bardzo dobrze. co bym zrobił? A nie ja, o nie, co co, co, tak ja, co ja bym zrobił? Nie, no to, ja pytam po prostu, co by pan zrobił. Jak można o sobie dobre premier. słowo czasem powiedzieć? To y, chyba nie jest nic złego. Y, jeżeli chodzi o, y, o to, co bym zrobił, no akceptowałbym y, ustalenia Rady Medycznej, realizowałbym ustalenia Rady Medycznej i wdrażałbym je w życie. Aha, czyli jeśli teraz słyszymy o apelu zakaźników, który wsparło 45 też e, medycznych... E... Jest Rada Medyczna powołana przez premiera. Tak. No i na przykład... ja, ja nie wiem, jakie są jej ustalenia. Widziałem tylko jedne, jak pan minister Robert Kraska profesor, nam, nam profesor przedstawił. Robert Flisiak był gościem tego programu jakiś czas temu i mówił, że Rada rekomendowała jak jeden mąż na przykład, żeby weryfikować paszporty covidowe to znaczy przy wejściu do miejsc publicznych albo tam, gdzie jest zamknięta przestrzeń mm. i w związku z tym nie sposób y, y, zachować dystans. Mm -hmm. No i... Czyli rozumiem, że tak, że weryfikacja y, paszportów covidowych, czyli ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Ja nie za, nie posługiwałbym się ustaleniami Rady Medycznej. Jak Donald Ja myślę, jak, jak rozsądny człowiek. No każdy. tak samo mówi Donald Tusk. No to tutaj y, nie, trudno się y, nie zgodzić zawsze z y, takim podejściem praktycznym, bo dzisiaj sondaże Rządzą premierem i ministrem zdrowia, a nie lekarzy. Czyli, a ja uważam, że lekarze powinni. Czyli gdyby pan był premierem, to rozumiem, że o wszystkim decydowałaby Rada Medyczna. Tak? Że każda, każda sugestia, każde zalecenie byłoby respektowane przez pana. Inaczej Radzie. bym wybrał skład Rady Medycznej też. Też bym chciał, żeby tam byli przedstawiciele. Ja bym ją nazwał Radą Epidemiczną, żeby to byli i lekarze, i epidemiolodzy, ale również psycholodzy również osoby odpowiedzialne za sprawy gospodarki i ekonomii. I tak to ja bym w taki sposób jako premier powołał radę epidemiczną. No, ale mówicie, że nie, Pan mówił, że już nie, nie poprzecie tej y, y, propozycji ustawy, którą składa lewica, żeby wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla wstawienia. Nie wszystkich ma potrzeby wprowadzać, y, znaczy nie odnosiłem się do ustawy lewicy. Byłem pytany o to, czy jestem za y, y, obowiązkowymi szczepieniami ustawowymi. Ja uważam, że nie ma co wyważać otwartych drzwi, jeżeli ustawodawca dał kompetencje wpisywania na listę obowiązkowych szczepień ministrowi zdrowia. To nie ma sensu zmieniać tego e, postanowienia. I może to zrobić pan minister zdrowia, tylko niech przyjdzie i niech z otwartą przyłbicą powie, że tak trzeba zrobić, że to są jego re rekomendacje. Ja uważam, że w pierwszej kolejności, na przykład, e, trzeba od, odnieść się do sprawy e, służb medycznych wszystkich. E, Czyli obowiązkowe szczepienia dla służb medycznych e, tak? pracowników domów pomocy społecznej oraz nauczycieli? nauczycieli, może służb... Mundurowych, um, tak? Tak, związanych z bezpieczeństwem. Czyli policja, st Straż Graniczna, tak? Tylko straż ja nie miejska. mam na tyle y, obszernej wiedzy precyzyjnej, którą mają dzisiaj rządzący i od nich oczekuję decyzji i rekomendacji w tej sprawie. No, ale opozycja też ma tutaj dużo do powiedzenia. Ma, czyli, ale, no tak, ale, ale nie może... Publiczna oczekuje tego, żeby również opo opozycja przedstawiła, jak A... widzi walkę z pandemią. I teraz propo nasza propozycja. Dziękuję, że mogę ją przedstawić. Zachęty, bo uważam, że dużo lepsze byłoby zachęcanie, zaangażowanie właśnie kościoła, zachęcanie do szczepień, również przez wsparcie finansowe dla 600 zł za zaszczepienie. albo ulga podatkowa, i tutaj pan minister Kraska powiedział, nie wykluczamy tego. To, to jest pozytywna zachęta. Ale na czym mam polegać ta ulga podatkowa? No, że sobie odpisujemy od podatku jakąś kwotę. Ci, którzy się już zaszczepili do tej pory, wykazali się mm, odpowiedzialnością i miłością bliźniego. E, e, I ci, którzy się mają zaszczepić. To by był ciekawy, ciekawy pomysł. W niektórych krajach na przykład młodzi ludzie byli zachęcani finansowo. W Grecji rodzice dostawali pieniądze w Stanach Zjednoczonych za zaszczepienie dzieci. To jest jeden ze sposobów. Trzeba a, szukać jak najwięcej. I to jest rola, moim zdaniem, opozycji, stawiania ciekawych pomysłów. Nasz jeden pomysł został zaakceptowany, dotyczący pracowników niemedycznych i wypłacania im dodatku covidowego. Niestety nie w takiej wersji, jak my przedstawiliśmy, czyli... Co miesięcznego dodatku covid -owego. To ma być jednorazowy, ale to jest tylko dzięki PEZ-owi, Koalicji Polskiej. Szanowni Państwo, nikt z rządzących o Was nie myślał. My od początku mówimy o sanitariuszach salowych, o pracownikach sprzątających w szpitalach, którzy są tak samo narażeni na zarażenie COVID-em, jak lekarz czy pielęgniarka. To, to prawda. <laughs> Przepraszam bardzo. A pracodawcy powinni mieć możliwość weryfikacji tego, czy ich podwładni, ich pracownicy są zaszczepieni, czy też nie są zaszczepieni. I tutaj zastanawiam się, jaki jest y, wymierny na korzyść z tego. Czy, co, no, czy to coś zmieni później? Czy co, coś ta, taki pracodawca będzie mógł z tym zrobić? No, no, czy wpłynie jakoś na, na tego pracownika, że się zaszczepił? E, ja wiem o zachętach finansowych, którzy dali prac, pracodawcy. Właśnie wypłacili 500 zł tym, którzy się zaszczepili. I powiem szczerze, że w wielu firmach to przyniosło taki szybki efekt. Nie wiem, co daje samo sprawdzenie. I to jest moim zdaniem takie przerzucenie odpowiedzialności na przedsiębiorcę na pracodawcę. Tak rząd. Pracodawcy tego oczekują. No, były badania nie na federacji znaczy, że około 80% to, to ja rozmawiałem z u nas, u nas, nas na kongresie też byli przedsiębiorcy pl, byli przedstawiciele pracodawców Rzeczpospolitej, więc oni wyrażali takie stanowisko, że to jest rzucanie odpowiedzialności na, na pracodawcę, że nie, nie da się przesunąć na stanowiskach pracy osób bardzo precyzyjnie wykwalifikowanych, bo ta pan ktoś z chyba na, na tym spotkaniu pani masza ktoś mówi, no tak, no jak ktoś pracuje na kasie, to będzie przesunięty do magazynu. No nie, jak ktoś się zatrudniał na dane stanowisko pracy, to się zatrudniał na, na, na określone miejsce i ma określone kompetencje, przygotowanie przeszkolenie, a nie będzie przerzucany jak worek kartofli. Jest pytanie od e, słuchacza. Krzysztof pyta, czy nowy prezes PSL przekreśla najważniejszy dotąd oręż PSL-u, jakim była zdolność koalicyjna zarówno z PO czy z PIS? Pana przemowa wskazuje na postawienie tylko na PO. Czy PSL skręca w lewo, w liberalną narrację, na przykład 500 plus tylko dla pracujących? Po pierwsze, jesteśmy partią centrum. Będziemy, yy, tak jak mówiłem, popierać w tym sejmie dobre i mądre propozycje, niezależnie z jakiej strony wychodzą. Nie autor tu będzie decydujący, a... To, co, czego ta propozycja dotyczy. E, tak jak inaczej zagłosowaliśmy na przykład w sprawie muru e, na granicy. Jako jedyni w opozycji e, poparliśmy budowę. No i dzisiaj widać, że mieliśmy rację, bo nawet Unia Europejska chce finansować. E, tę budowę te, tych zabezpieczeń. Więc mamy chyba dobre wyczucie. Nie jesteśmy doktrynalni, ale trudno sobie wyobrażać koalicję z tymi, którzy chcieli cię zlikwidować politycznie. Ty z tymi, z którymi się nie zgadzasz w wielu punktach programu. Z tymi, którzy no, dewastują to coś, co dla nas jest niezwykle cenne, czyli wspólnotę społeczną, wspólnotę narodową i dzielą Polskę w taki sposób. Tymi, no ale Marek Sawicki, przepraszam, mówię, z, ja z tymi, słodą, z którymi e, tak trudno systemy, e, się że... dogadać w sprawach nawet międzynarodowych, które powinny stanowić najłatwiejszą podstawę e, porozumienia pomiędzy rządzącymi a opozycją. Ale Marek Sawicki sugerował, że w sumie PSL mogłoby zastąpić Solidarną Polskę, żeby po podbyć się tego szkodnictwa, tak mówił o Solidarnej Polsce Marek Sawicki. Na pewno wskazał na największych radykałów. I to, to myślę, że to było bardziej prowokacyjne zadziałanie, które pokazuje największych szkodników w obecnym obozie rządzącym, bo wszystkie problemy na arenie międzynarodowej, ustawa o ipn ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, wychodzą z mi od ministra sprawiedliwości, a one są powodem naszych sporów, sporów polskiego rządu z Brukselą czy ze Stanami Zjednoczonymi. I tu jeszcze raz, Apel do resztek przyzwoitości pana premiera, żeby żadnych ustaw skłócających nas ze Stanami Zjednoczonymi czy z Unią Europejską w tak trudnym momencie, tak trudnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, ale też tego, co się dzieje na Ukrainie, nie... Przekazywali żadnych ustaw skłócających nas Unią ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest dewastacja sojuszy e, bezpieczeństwa i rozwoju Polski. A pan jest za federalizacją Unii Europejskiej, bo do tego dąży Unia, przynajmniej tak twierdzi <coughs> Prawo i Sprawiedliwość. No Jarosław Kaczyński nawet użył takiego porównania do Czwartej Rzeszy. Ale to nie użyć takiego. Naj, naj, najśmieszniejsze w tym jest to, że pan premier Morawiecki, podpisując się w ubiegłym roku pod wspólnym zadłużaniem Unii Europejskiej, no bo dzisiaj ten fundusz odbudowy, on wynika z tego, że się wspólnie Unia zadłuża. Przekazał część kompetencji ministra finansów polskiego do Brukseli. Zgodził się na takie uwspólnotowienie i długu, i wspólne jego zaciąganie kredytu, a później jego spłacanie. To to dokonał największy krok w stronę pogłębienia integracji. Ja uważam, że powinniśmy być silnym państwem w Unii Europejskiej, powinniśmy wspierać dalszą integrację, powinniśmy przyciągać nowe państwa do Unii Europejskiej. Na Bałkanach przecież te rozmowy trwają, mam nadzieję, że sfinalizują się. Kiedyś w nieodległej przyszłości, więc jestem za dalszą integracją, ale słowo czy ten kierunek jej federalizacji państwa federalnego to nie jest rozwiązanie dla Unii Europejskiej. Unia Europejska współpracujących państw silnie zintegrowanych, szczególnie pod względem gospodarczym jak najbardziej tak. A jak pan odebrał te zapowiedzi Marie Le Pen w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że jeśli wygra wybory prezydenckie, no to Francja pokryje te koszty tej kary, którą nałożył na, nią, na nas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z tym, że łamanie pra praworządności. Źle odbieram inne słowa mówiące, że Ukraina to strefa wpływów rosyjskich, bo dla nas niezależna Ukraina jest sprawą ogromnie ważną z z punktu widzenia bezpieczeństwa i nasza wymiana handlowa na przykład z Ukrainą. Zwiększyła się wymiana handlowa w ogóle Ukrainy z Unią Europejską, i to pewnie też jest powodem tych emocji, które się dzieją na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Więc ja bym o te słowa najbardziej chciał zapytać premiera, jak się on z nimi czuje. No ale ta zapowiedź, że, miałby, że Francja miałaby wykonać takie układy... Możemy, się w jest prostsza droga, nikt nie będzie musiał płacić za błędy rządzących ani w Polsce, ani we Francji, jak dojdą do porozumienia z Czechami. I to jest najprostsza droga. No na razie jakoś końca a, nie widać, a, końca to, nie to widać. znaczy, że rząd jest nieudolny, nieodpowiedzialny, niekompetentny, niepotrafiący rozmawiać i rozwiązywać problemów, tylko sam je tworzy, po to, żeby później w heroiczny sposób szukać jakichś rozwiązań niekonwencjonalnych, kompletnie nieprzystających, tak jak te spotkania właśnie z panią Le Pen, która no raczej nie była w tej orbicie zainteresowania żadnej z polskich partii politycznych do tej pory. No to jest jednak poważne zaskoczenie, co się wydarzyło w ostatnim czasie. No właśnie, ten Warsaw, Warsaw Summit, czyli spotkanie z, konserwatywami, z konserwatystami y, europejskimi. Ja bym ich konserwatystami nie nazywał, nazwałbym to... ich radykałami A. europejskimi, którzy od środka chcą Unię rozsadzić. Nie chcą wzmacniać Unii, nie chcą Europy ojczystej, tylko chcą rozsadzenia Unii Europejskiej. Czyli żeby Unia się rozpadła po prostu, tak? Tak, no oni nie o, tym, się... o tym wyraźnie mówią w wielu swoich wypowiedziach, czy jak przychodzi kampania wyborcza, to są bardzo proeuropejscy, tak jak na przykład był pan prezydent Duda, mówiąc o tym, że trzeba wpisać do konstytucji obecność Polski w Unii Europejskiej. Co zrobił od 2019 roku? Jakiś projekt pani redaktor widziała? Szanowni Aha. Państwo, może wy znaleźliście gdzieś taki projekt prezydenta, który to obiecywał? No były za to inne projekty, które ugrzęzły w Sejmie na przykład, żeby jednak znowu przewrócić tę przesłankę, która uprawniałaby do dokazania To, to, to też pokazuje, Jeśli jak, jak, jak obóz rządzący w jakim wiadami? poważaniu Letalnymi. ma prezydenta, jeżeli zamraża nawet jego projekty ustaw. Są pytania od słuchaczy. Jan pyta, dlaczego tygrys jest taki słaby? A ty, tygrys jest w bardzo dobrej formie i bardzo dobrze się czuje. Czy nie jest słaby? Ale dzisiaj pan jakiś taki trochę bez energii, jak to zazwyczaj jest taki znaczy, bardziej ofensywny. To już jest ten etap pewnie bardziej dojrzały w mojej prezesurze i życiu politycznym, więc trochę może więcej spokoju w moim głosie. A teraz będzie pan bardziej stateczny, rozumiem. <laughs> Jerzy pyta, ale tak zwracać do, panu, do pana dość tak no, familiarnie. Panie Władku, jakie ma pan pomysły, żeby podnieść aktywność zawodową Polakom, szczególnie tych starszych w wieku około emerytalnym? Bardzo dziękuję za, 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 ta, za też taką formułę zadania pytania, bo, bo ja jestem zawsze otwarty na e, normalną rozmowę. E, po pierwsze, e, i tu też odwołam się do naszego kongresu, bo poruszyliśmy tam bardzo dużo właśnie takich kwestii programowych. E, powinna być możliwość e, e, pobierania emerytury i kontynuowania aktywności zawodowej. W systemie publicznym, w ZUSie taka jest możliwość, że na przykład ktoś prowadzi warsztat mechaniczny, przechodzi na emeryturę, pobiera emeryturę i może dalej pracować. Ale na przykład w KRUSie takiej możliwości nie ma. Trzeba się pozbyć gospodarstwa i pobierać emeryturę. Więc albo pracujesz, albo e, idziesz na emeryturę. Więc po pierwsze rozwiązałbym ten problem dla części e, grupy, dla ważnej grupy zawodowej, to jest 1 400 tysięcy osób ubezpieczonych w Krusie. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, jesteś już na emeryturze e, i chcesz być dalej aktywny, to nie, nie, nie powinieneś płacić podatków. Osoba na emeryturze pracująca nie powinna płacić podatków. Praca nieopodatkowana będzie mieć. Niezależnie na pewno od wysokości ogromno... emerytury, tak? Rozumiem niezależnie, tak? bo. bo to, Czyli jak ktoś to... na przykład ma emeryturę 8 tysięcy też nie płaci podatku? Od swojej pracy nie płaci, bo, bo jest na takiej samej emeryturze i jeżeli był aktywny zawodowo wcześniej, to, to czemu ma być dyskryminowany po przejściu na emeryturę każdy, kto będzie chciał być aktywny. I e, następna sprawa to jest kwestia kobiet bo dzisiaj najniższy e, odsetek e, osób aktywnych zawodowo e, jednak dotyczy bardziej kobiet niż mężczyzn i to kobiet po 50 roku życia. Ja sam wdrażałem program 50. On przyniósł określone efekty, bo to były ulgi dla pracodawców, e, krótszy czy płacą za zwolnienie, na przykład lekarskie takie osoby, i to przyniosło wzrost aktywności zawodowej, w tej, ale jest on za mały, dlatego proponujemy następujące rozwiązanie. Urlop rodzinny. Dlaczego? Ponieważ na kobietę spada dzisiaj wciąż obowiązek nie tylko opieki nad dziećmi, ale coś, coś coraz bardziej często opieki nad niesamodzielnymi rodzicami czy, czy teściami. Szczególnie w mniejszych miejscowościach, w małych miastach, kobieta zostaje z tym sama i rezygnuje z pracy, żeby się opiekować rodzicami. A my proponujemy nie rezygnuj z pracy. Weź rok płatnego urlopu. Które gwarantuje ci pasło, to tak jak urlop macierzyński, który ja wprowadzałem roczny dla e, opieki nad dziećmi, po to, żeby się zająć e, swoimi, e, swoimi rodzicami, a może dziadkowie zająć się swoimi wnukami. Ale tylko przez rok. No ale przecież czasami Czasem, to. Czasem jednak... no, trzeba od czegoś wyjść. Jeżeli nie mamy nic, mamy dwa dni opieki nad, te, nad czy tam cztery dni na, na żądanie, jakieś symboliczne. To y, i tak rok już na starcie, który pozwoli może na ułożenie właśnie tego se schematu opieki, bo czasem to jest zaskoczenie. Zdo dostaje e, udaru e, e, babcia, praca, dziadek e, i e, po, po kilku uchwa. dniach, po kilku tygodniach wychodzi ze szpitala. Często jest w takim stanie, że nie może się już sam poruszać, że trzeba go pielęgnować codziennie. No i co zrobić? Jak tutaj ułożyć sobie w ogóle harmonogram życia i, i, i pogodzić to z pracą? Więc ten rok jest dobrym momentem, żeby to zrobić. Kolejna rzecz: Dziadk, dziadkowie chcą się zająć wnukami. Może nie przez cały czas, ale mama ten rok na przykład spędza czy tata z dzieckiem, opiekują się. Jest chęć powrotu młodych osób do, do, do pracy i mamy i taty. Ale babcia już jest tak w okolicach wieku emerytalnego i mówi: No, to ja jeszcze bym pół roku została, żeby dopilnować, zanim pójdzie do żłobka czy do przedszkola, e, dzieciaka. E, no i, i ten urlop rodzinny by mógł być w ten sposób wykorzystywany. Eutanazja, tak czy nie? Nie. Nie, 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 to ja jestem lekarzem. No ja, ja jestem od tego, żeby życie ratować. Ja składałem przysięgę Hipokratesa. Walka o, o każde życie i, i to, to, to nie jest. Czyli zdecydowane nie. nie. Nie, nie. Dane publiczne pytają, czy kilkadziesiąt tysięcy Polaków, którzy no, przegrali walkę z COVID-em, zasługuje na upamiętnienie w postaci pomnika, na przykład na Placu Piłsudskiego przed odbudowywanym pałacem Saskim. I jeśli tak, to czy powoła pan komitet, który budową takiego pomnika się zajmie? Nie. Uważam, że, że upamiętnienie jak najbardziej tak. Nie wiem, czy pomnik z marmuru jest najlepszym pomysłem, czy żywy pomnik w postaci fundacji, tych, kto, takiej, która będzie szerzyła wiedzę, pokazywała, że nauka i rozum stoi przed siłą jakichś nawet barbarzyńskich zachowań, która będzie docierała do młodych ludzi, pokazywała im, że nie ulegajcie fake newsom, kłamstwom dotyczącym wiedzy naukowej, mówię przecież o, o szczepieniach czy o leczeniu. I to, to by był najlepszy pomnik upamiętnienia ofiar covid u bo tak trzeba o nich powiedzieć, duża część to są ofiary, ponieważ nie wiedzieliśmy na, na pewno na początku, a później z uwagi na tą dezinformację, która panuje i tą, to kłamstwo, które się szerzy, wiele osób też też zmarło, więc zostało no, musi być jakaś pamięć o nich zachowana, i wyciągnięte wnioski z tego. W ten sposób bym postawił pomnik pamięci. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Jesteśmy umówieni, mamy zakład, więc poczekamy do wyborów, czy one będą w 2023, czy wcześniej. Kiedy by zobaczymy. nie były... Kiedy by je... nie były, rzeczywiście jest. Ale jedno, się. na pewno z tych wyborów dobre wyjdzie. Niezależnie od, mam nadzieję, spektakularnego wyniku Polskiego Stronnictwa Ludowego, <grym <grym to <grym będzie, że, że dzieciaki chore zyskają. I, i, zyskają. Na tym. I tu już to zadeklarowaliśmy tak, wspólnie. Tak, to się założyliśmy. I super. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan optymista, jeśli chodzi o ten wynik WESEL. No dobrze, zobaczymy. No. <grym> Będzie dobrze. Odporności życzenie ustające. Bądźmy zdrowi. Dobrego dnia, kłaniam się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Władysław Kośniaka, że był naszym gościem.